Siemandero wszystkim, siemandero tu na z tej strony. Mamy dzisiaj niedzielę 30 stycznia. Piękna pogoda, 7 stopni na plusie. Także zaczynamy dzionek. Zaczynamy dzionek. Tuna się obudził, ogolił tą łysą pałę i dzisiaj sobie bierzemy w obroty. Puh! Giksika. Giksikiem sobie dzisiaj polatamy. W tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu nie było jak padało. Słaba pogoda, ale ja mam rozpierdziel tutaj. Muszę coś z tym wszystkim zrobić. Coś muszę z tym zrobić, tyle że nie mam kiedy. Taka sytuacja, bambus rośnie. Bo już jest duży, trzeba to podciąć, bo się rozrasta za bardzo. Palmiszcze jest też mega, mega. Także co, ogórek sobie ogarnąłem tak szybciutko, pyk, pyk, pyk. Troszeczkę wyplewiłem, kwiatki już wychodzą, mamy styczeń 30, a tutaj proszę, Holandia, taka sytuacja, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. Dobra, idę się ubrać, wyciągam sprzęta i lecim w teren po karabiny z Palestyny. Także jestem, ubrany na bojowo, gikser przyszykowany, wyprowadzony, felgi wyczyszczone. Troszeczkę go odkurzyłem, bo parę tygodni sobie teraz bidula stała. Nie szło latać, była słaba pogoda, także co? Dzisiaj pogoda dopisała. Troszeczkę chmurek nawiewa nam, ale mamy 7 stopni. Także dzisiaj ciśniemy sobie giksem, nie ciężarówkiem, solówkiem. Taka sytuacja, woda mineralna i elektrolit z akumulatora. No i ruszyliśmy. Jedziemy sobie najpierw podtankować dzika, bo już jest 189 km nalatane i żyzior się zapalił. Taka sytuacja. I mamy szela. Zaraz zobaczymy, ile waha kosztuje. Się codziennie zmienia, ale chyba będzie powyżej dwójki. O, 2 i prawie 6 centów, ale to za 9,5, a ja sobie wleję 9,8, tak żeby troszkę tych oktanów podnieść, z tego względu, że no troszkę nie latała, także troszeczkę odmulimy. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. O, 2,20 prawie, 9,8 kosztuje. Także zalaliśmy sobie 14,5 litra, prawie euro 2,20 za litr, 32 euro do zapłaty. Taka sytuacja, drogie paliwo, jak horrora. No cóż, nic nie zrobicie. Teraz sobie zresetujemy, pstryk, 00, odpalamy, bieg zapinamy. I ogień w tłoki i do przodu. Kurczę, mój bracik zamówił tam dla znajomych lodówkę, pralkę na kartę firmową, tak żeby ludziska BTW-a nie zapłacili, wiecie co jest 5, i na dzisiaj miała być dostawa z Media Markt i czas oczekiwania, jak maila wysłali. Kurczę, to jest trochę chore. Od godziny 8 do godziny 22 będzie dostawa. Ja tego nie rozumiem, kurde, to co? Znaczy, że masz siedzieć w domu cały dzień, nie możesz wyjść z psem, nie wiem, na miasto, do sklepu i tak dalej, bo w każdej chwili może ci przyjechać kurier. No i tak było, kurczę, zadzwonili do bracika, że będą za 15 minut. On mówi, jak za 15 minut? A musiał podjechać na tą lokację, na którą tam trzeba by tym znajomym zrzucić te graciki. Pocisk tam Abdulowi, bo jakiś tam Abdul pewnie był dostawcą. Ja pierdzielę. Ja wam powiem tak, jak ja jeżdżę dla Ikei na przykład, my mamy widełki powiedzmy 2 godziny, od 10 do 12, że będziemy u klienta i jeżeli będziemy za późno, muszę zadzwonić. Taka i taka sytuacja, były korki, proszę pana, proszę pani, będziemy troszeczkę później.
tyle i tyle, pół godzinki po ślizgu. A z góry mamy narzucone, że jak będziemy, nie możemy być za wcześnie. Jak jest powiedzmy między 10 a 12 godziną, no to trudno, muszę gdzieś zjechać na parking i czekać, żeby się zmieścić w widełkach. A tutaj Media Markt wysyłki robi. Czas oczekiwania między widełki, między 8 rano a 22. Taka sytuacja. No to pocisk tam troszeczkę tam bracki z dostawcą przez telefon, no i tyle. Nowy termin dostawy trzeba zrobić, bo oni się nie będą cofać ani czekać, wiecie o co chodzi, nie? O, ja też tak miałem. O, co ja właśnie miałem ostatnią sytuację w robocie, też dla Ikei właśnie, kurde, latałem. Nie wiem, czy to chyba środa była, tak, bo tam jeden widzicie pytał, o której ja w środę skończyłem. O której tu nas w środę skończyłeś i co robiłeś, że taka dniówka. Też rozwoziłem właśnie, kurde, ikeowskie graty i też mieliśmy do klienta pralkę, lodówkę, jakiś piecyk taki, piekarnik się znaczy i meble, Podjeżdżamy do klienta, jakaś babka starsza z gościem wychodzą. On mówi, no tutaj zrzutka, fajnie, no to ja sobie cofłem moim ciężarówkiem, solówkiem i mówię, tutaj jest obdracht, że trzeba zapłacić na obdrachcie. Ona mówi z gościem, nie, no nic o tym nie wiem, że wszystko jest chyba zapłacone, mówi, bo to nie jest do nas, tylko my tutaj mamy odebrać, a właścicielka, która zamawiała, jest teraz w pracy, nie? Ja mówię, u mnie tutaj na ladliście pisze, że jest do zapłaty. Dzwonię na firmę, flat manager mówi, tak, do zapłaty. Okej. I teraz jakie opcje? Dwie opcje mamy. Albo płaci pinem, kartą, nie? Cztery cyferki magiczne, pyk, 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 enter i przejdzie albo nie przejdzie. Albo po prostu przelewem, ale teraz tak, jak babka co, ja później rozmawiałem, bo mi dała ta pani z panem telefon, porozmawiałem sobie z klientką, ona mówi, no to ona zapłaci przelewem. Ja mówię, no dobrze, tyle, że ja muszę zrobić zdjęcie z tego przelewu i wklepać w system, bo skąd ja mam wiedzieć, czy pani zapłaci, czy nie zapłaci, wiecie o co chodzi, nie? No to kurde, próbowali ta babka, sąsiadka, czy kto to tam był, nie wiem, co próbowali zapłacić swoim pinem. Babka wyciąga jedną kartę, dup, odrzucone, limit na koncie. Drugą kartę odrzucone, limit na koncie. Tam było do zapłaty 2322 czy 2230, czy nie pamiętam. 2000 tam z haczykiem, nie? No. Kurde, i co teraz? Ten gościu wyciąga swoją kartę, to samo. Zaczęli limity w apce zmieniać. Niby baba zmieniła na 2,5 tysiąca euro. Ale kurde, no nie przeszło. Nie przeszło, nie wiem, może trzeba odczekać tam trochę. Nie mam bladego pojęcia. W bądź razie, no nie, niech panowie nie odjeżdżają, Ja zadzwonię tutaj do jeszcze jednej sąsiadki, ona przyjdzie, ona zapłaci. Dobra, stoimy. Przyszła sąsiadka i taka sprawa. Dobra, dawaj kartę tam. Stefania! Czyli tam jak ona tam mogła się nazywać, nieistotne. Babka dała kartę swoją, pyk, 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 to samo limit. I ja pierdzielę, mówię, co teraz, dobra, albo się zawijamy, albo nie wiem, no. I wpadłem na pomysł, dobra, spróbujemy, jak macie państwo limit, to z jednej, od jednej pani powiedzmy, nie wiem, 1300 euro, a od drugiej tysiaka, nie? No i tak to przeszło. Miałem dwa paragony wydrukowane, suma się zgadzała, oni się potem między sobą porozliczają. I zacząłem rozładowywać. Rozładunek to tam trwał krótko, tam mieliśmy 400 kilo, jakieś 15 minut, ale ogólny czas, który myśmy tam spędzili na kombinację, jak oni to mają zapłacić, no to zeszło nam ogólnie z rozładunkiem 1,5 godziny czasu. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i kabina. Także taką środę miałem. Nie lubię, jak jest właśnie do zapłaty pinem, bo potem różnego rodzaju jaja są. Dzwonisz do klienta pół godziny wcześniej, że będziesz i że jest zapłata figuruje i czy nie ma czasem limitu na karcie dziennego, wiecie o co chodzi, do zapłaty, nie?
Nie, okej, wszystko jest z Malina. No dobra, no to jedziemy. A potem takie ja właśnie są, że o, limit, nie mogę zapłacić 3000 euro. O, i dupa, ja już jestem wkurwiony, za przeproszeniem, bo to jest mój czas. A wiadomo, że jak ja zrobię poślizg godzinny u jednego klienta, to u kolejnych 10 mam z automatu już godzinę w plecy, nie? No. A jak macie do zapłaty, powiedzmy, czterech takich klientów, czterech do zapłaty, a niech dwóch ma pin limit i potem kombinują albo przelewy na szybko robią z komputera, później trzeba zdjęcia robić, strony banku i wysyłać, czekać na potwierdzenie przez fleet managera, no to słabo to wygląda. Dlatego mówię, nie lubię wozić za bardzo gratów od Ikei, bo wtedy jestem zawsze zły. Wolę sobie sam pracować, sam sobie rozwozić paletkami, paletki pompwagenem, czyli no, elektrycznym tym, patrzcie, jak to się nazywa, no paleciakiem elektrycznym, no. Taka sytuacja, hemoglobina i kabina, tu jest 3 dychy, trzeba uważać, bo tam niedaleko jest komenda milicji. O, tu już mi pokazuje, ja jadę 3 dychy, to jest Nel. Co kurwa, 43? Jak, ja mam 36 na liczniku. A bzikniemy się tutaj w stronę milicji. Ten miecz jest zajebisty, podoba mi się. Fajnie wygląda. Co rondo, co innego, ja już to mówiłem chyba w 10 filmikach. Kumpel do mnie dzwonił, kolega ZZP-er taki, i mówi, tuna, ty, w jakiego mam pacjenta w robocie, Holendra, gdzieś tam pojechali sobie na robotę, tak, gdzieś tam gdzieś krzaczory wycinają czy coś, nie wiem, i powiedział mu, ty słuchaj, mógłbyś jutro przyjechać 15 minut wcześniej na bazę, bo 15 minut musimy jechać, co do minuty, punktualny gościu, jakiś zjeb, nie? Taka sytuacja. I kumpel mówi, ty słuchaj, tuna, wiesz co on ma w mózgu? On 10-letniego syna w sobotę wziął do lasu, do cięcia gałęzi. Ten biedny dzieciak nosił te gałęzie pocięte. Przez 10 godzin pracowali. A jak już mało lat nie miał sił, to z innym gościem traktorem jeździł i przysypiał na tym traktorze. Czajcie to 9-letnie dziecko, żeby tak mu dzieciństwo niszczyć, bo kumpel się spytał, dlaczego tak, dlaczego ty dzieciaka do roboty wziąłeś? Bo on ma sam na siebie już zarabiać, ma się uczyć zarabiać. Ja mówię do kumpla, ty słuchaj, to jakiś jest zjeb. Jak 9-letnie dziecko to powinno się bawić z innymi dziećmi na dworze, a nie zapierdzielać w lesie, nie? Jak stary wycina jakieś tam krzaki, to mało lat mu to nosił i na kubki układał, nie? Dla mnie to jest chore, powiem wam. To jest naprawdę nienormalne, a tutaj tak mają. Tu już od małych lat, od młodego wieku zaczynają na siebie robić tam za 2-3 euro, wiecie o co chodzi, jakieś ulotki, nieulotki i tak dalej. Ale kurde, no ja rozumiem, że chcę sobie mało lat dozbierać, bo starzy mu nie dadzą na pleja czy na coś tam, no to tam se chodzi na weekendy i ulotki roznosi, ale nie żeby kurna do lasu i gałęzie targać. O, tu baloniki, ktoś miał urodziny, bang, bang, bang. Także mówię, kumpel trafił w robocie no na zjeba, nie? W życiu bym tak swojemu dziecku nie spierdolił dzieciństwa. A co wam jeszcze powiem, kurde, właśnie wczoraj co była, sobota, też robiłem późno, od 6.30 do 18.45 dla Ikei. Oczywiście nie byłem zadowolony z tego, że muszę iść w sobotę tam do roboty, ale cóż, trzeba było przeżyć. I ten, kurde, tak szybko tylko skrócę, ostatni nasz klient, jedziemy sobie do Holendra. Ojciec, matka i syn, i tam przywieźliśmy do nich 4 kartoniki, tam nie wiem, tam może to ważyło z 80 kilo.
A ja pracowałem wczoraj ze Słowakiem. Słowak zajebiście po polsku. Tam co któreś słowo wyczuliście akcent, nie? Ale czysto i gramatycznie po polsku napierdziela, nie? No i sobie z nim po polsku na pacę wyładunek robimy. No i sobie gadamy coś tam, nie? O pierdołach. A klient słucha i mówi do nas: przepraszam, ja też troszeczkę mówię po polsku. Ja zdziwiony. Mówię, co jest, nie? Słowak do niego wyszedł. Zaczęli sobie tam bajerę, wolne, bajerę podkręcać i normalnie Słowak z Holendrem naginali po polsku. Ten Holender z akcentem takim, wiecie, nie? Holenderskim po polsku nawijał, ale też dobrze rozmawiał. Ja w szoku, kurde, ja tam zabezpieczałem jedną pralkę, bo tam mieliśmy jakiś zwrot, czy co. Zabezpieczałem i jednym uchem sobie słuchałem. No to przez 5 minut napierdzielali Holender ze Słowakiem w Holandii po polsku. No i Słowak się pyta, skąd pan zna polski, nie? Mówi, bo to jest tak, ja mam firmę, zatrudniam 30 Polaków, żaden nie umie holenderskiego. No i siłą rzeczy się nauczył sam polskiego, pracując z Polakami. Czajcie? Takie coś? Facet ma firmę, zatrudnia Polaków, którzy holenderskiego nie znają, to się musiał, kurwa, polskiego nauczyć. Ja pierdzielę, ale dobre to jest. Ale powiem wam, no pierwszy raz widziałem Holendra, który rozmawia, może nie biegle, ale komunikatywnie po polsku. No, kurde, takiego asa jeszcze nie widziałem tutaj w Holandii, a trochę lat jestem. Ja już tam nie mówię o takich, co znają trzy słówka. Pierwsze na K i temu podobne się chwalą, że znają polski, nie? No to o takich nie gadam. Gadam o takim gościu, który naprawdę, jak z nim siądziecie, to do piwa to możecie śmiało na polski przejść. Także tutaj, tu byłem w szoku. Pstryk. I leci, i lecimy po karabiny z Palestyny. Wyjedziemy sobie z OS i pocisnę sobie gdzieś pauzę strzelić na papierosa i zobaczcie, jak tam stan baterii wygląda. Co się tam prujesz, pajacu? No chodź, kurwa, chodź, cofnij się, chodź. Jakiś w łeb mnie teraz obtrąbił. Busem jechał za mną. Ja na rondzie sobie skręcałem, to będzie widać w prawo. I zaczął mi napierdzielać, kurde, klaksonem. Idiota. Co to? Jakby mi nie migał migacz? No miga. To o co chodzi pedałowi. Chuj rasista jakiś się znalazł. Dobra. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, dostałby go z liścia i by się skończyło rumakowanie w busie. Bateryjki podmienione. Teraz sobie włączymy tył. Działa. I jest malina. Nie lubię takich ludzi, takich cwaniaczków. Jedzie za tobą. Ha, wielki wie, o co mu chodzi, trąbi, nie lubi motocyklistów czy polskie blachy. Nie lubię takich sytuacji. Najlepiej to podjechałbym, wypierdolił lusterko, zredukował do dwójki, dwie bomby i lecę dalej. Ale wiecie, jak nie wiecie, czy łeb nie ma tam kamery i wtedy będzie policji bele. O, agresywny kierowca motocykla zaatakował. Pedały jedne. Też miałem taką sytuację, jak jechałem do Władysławowa z chłopakami na wakacje. To też taka sama sytuacja, gość nam zajeżdżał drogę w korku, nie dał wyprzedzić. Tutaj sobie jakiś gościu parkuje, pewnie idzie pozwiedzać, bo za mną jest taka dzicz. Także dobra, pali wroty i lecimy. Także mówię, na takich pajacy to tylko liść na ryj i tyle, i gość do uspania.
dwa razy by dostał po pysku, to by się może nauczył kozaczek. Ale to nie, to są tacy, że wiecie, prowokator, prowokator, z liścia mu wypalicie, dwa zęby się posypią i zaraz melduje, melduje, bo takie to cipy są, takie to cipki właśnie są. Jeszcze w sezonie, jak w sezonie, no, chodzi mi o lato, też sobie wyjechałem, jadę zatankować sobie na Shella i tam od świateł jeden dzida, dwa dzida hebel i zjeżdżam, nie? A tam golenia stał, na szczęście już się pakował, był motocyklem i łapał sobie na radar, na szczęście się pakował, nie zdążył mnie pyknąć. Ale mnie było już słychać z daleka, nie? Podjechałem, sobie tankuję, ten pakował graty, podszedł do mnie, dokumenty poproszę, prawo jazdy, dałem mu wszystko, popatrzał, obejrzał motor, proszę bardzo, ale z taką miną, wiecie, wkurwioną, że pewnie sobie w bronę pluł, kurwa, jeszcze 5 minut i miałbym gościa. Czemu się spakowałem? No? Dla niego chujowo, dla mnie dobrze. Także był zniesmaczony, jak odjeżdżał, to jeszcze mu życzyłem miłego dnia. I wjeżdżamy sobie w dzielnicę przemysłową. Tutaj robią ogólnie też jachty za grube miliony euro. No, mają ludzie kasiurę, co? Takim jachtem, powiedzmy, za 40 baniek sobie pływać. Mnie by w życiu nie było stać na śrubę do tego jachtu. I tutaj znowu się zaczynają lokacje Foz Logistics. Tutaj chłopaki mają furę, cysterny, busy i tak dalej. Tu mamy mechaników. Tutaj też, patrzcie, ile tego tam stoi. Ile koni. No. Tutaj to samo. Pek, pek. I cały czas poszukują kierowców. Fur mają naprawdę od groma. Kolejna lokacja. I pyk. Tu to samo. Ile nadszedł tego wszystkiego. Kurde. I brak kierowców, mówię. Cały czas szukają. Ja bym kogoś nagonił, to jeszcze 500 euro bym zarobił. I przejechaliśmy sobie jakieś 300 metrów i mamy teraz lokację właśnie, gdzie się jeździ dla IKEA. Tutaj tymi busikami chłopaki latają sobie. Ciężarówki tam gdzieś pokazywałem, też są zaparkowane za firmą. To jest parking dla busów tylko. A solóweczki, trzy dafy nowe stoją sobie tutaj. Byliśmy tu, nie? Ostatnio pokazywałem wam jakieś parę tygodni temu. O, ja wczoraj jeździłem. Tutaj jest nie tym, o tym. Wczoraj tym dzidowałem. Patrzcie, jaki czysty. Nie ma kierowcy przypisanego do 20, bo się zwolnił. I nie ma nikomu umyć teraz. Nie ma komu umyć bryki. Także tu byś wczoraj dzidował sobie dwudziesteczką. Rozwoził graty. No, taka sytuacja. Potężny ciężarówek, solówek. Przejechane chyba 56 tysięcy kilometrów ma teraz. Jak wczoraj patrzałem, 56 klocków, tutaj konik nowy. Pyk, pyk, pyk. No to nie ma dużo tych, nie ma dużo solówek. Tutaj mówię, na IKEA jeżdżą trzy nowe dafy te. Tu są dwa, jeden wzięli na Hrabdong. No bo nie potrzebują w tym momencie, jak kierowców brak. Gaszę z tego na chwilę. I w tym momencie latają dwa, mówię, nie ma komu tego umyć. Tak jak byli sobie tutaj kierowcy na stałe, no to brał raz w tygodniu, robił myjkę i była malina, a teraz nikomu się nie chce. Dzisiaj jeździ ten, jutro tamten i tak to wygląda. Ja swojego Mietka to no staram się raz w tygodniu pyknąć, chyba że jest taki tydzień, że walę godzin jak górnik, no to
wiadomo, nie da rady, bo myjka chyba do 4 albo 5, jak skończycie, no, o 6 to dupa, nie, pozamiatane. Taka sytuacja, hemoglobina i kabina. Taka sytuacja, hemoglobina i elektrolit z akumulatora. Lecimy sobie dalej. Udajemy się już tak powoli w stronę domu. O, tu widzę mi też olecznik, obrotomierz zaparował. Zimno. Znaczy zimno, no różnica temperatur, nie jest zimno. Plus 7 jest. Elegancka temperatura do latania. Dobra, 28 km po mieście strzelone. Niby nic, ale godzinka zeszła. I udajemy się teraz na kwadrat. Niedziela. Jutro do roboty, 6:00, potężnym ciężarówkiem, solówkiem będziemy zwiedzać Holandię. Dobra, no to co, ludziska, ja się z wami powoli żegnam i widzimy się następnym razem. Bang!